quelle otto loro ti scrivono e quella che ti arriva di meglio giorni dato ti dice che non si può. Ok, no, więc tak. Nowa seria Survival Kulturysty. Jak wiecie, Sopot tuż tuż, 19 lipca, trzeba zrobić formę na zawody. Jesteśmy na 10-dniowym wypadzie do Milanu, Macedonii. Jesteśmy jeden dzień w Milanie, będziemy tutaj, czekamy na koleżanki, które będą nas oprowadzały, które zresztą poznaliśmy wcześniej w Londynie. Był filmik. Tak, i generalnie będziemy się wam starali pokazać materiał, jak osoba ćwicząca może zrobić bez spiny formę. A czy ja mam taką nadzieję, że będę cały czas tą swoją progresję realizował? To znaczy, jak po prostu robić formę na wyjazdach. I tutaj od razu mówię, że nie mamy żadnych przygotowanych posiłków. Tak. Mam zamiar jeść włoskie tutaj jedzenie, na pewno zaskoczymy na jakąś pizzę. No i będę prawdopodobnie używał MyFitnessPala. Jeżeli chodzi o alkohol, no to nie będziemy go podliczać. Natomiast... Nie. Będziemy w miarę starać się nie zjeść za dużo w ciągu dnia, zakładając, że troszkę będziemy pić wieczorem. Tutaj w Mediolanie dużo zjemy, na pewno jakieś włoskie jedzenie. Tu na mieście zjemy włoskie jedzenie, później pojedziemy do koleżanek, to też na pewno zjemy ich domowe jedzenie. Także dzisiaj prawdopodobnie wyjdziemy z kaloriami na plus, ale w kolejnych dniach będziemy już mieli na wymianie możliwość po prostu zmniejszania sobie porcji, nie? Bo będziemy mieć ustalone posiłki, w Macedonii i po prostu... więc nie będzie z tym problemu. Czyli taka główne nasze założenie na wyjeździe to jest trzymać deficyt kaloryczny. Trzymać deficyt kaloryczny, i wszystko ale korzystać z tego wyjazdu, tak, ile wlezie. I mówię, no tutaj jesteśmy w Milanie, to nie będziemy się ograniczać, tak? No to nie ma sensu i no zobaczymy, jak ta seria wyjdzie. Myślę, że może być ciekawie dosyć. Planujemy też zrobić trening. Może dzisiejszy filmik będzie po prostu z Mediolanu, co? No tak, no coś tam też skleimy, taki luźny materiał i... Pokażemy wam może, co jedliśmy. Ćwiczyć nie będziemy. I może podliczymy sobie tak kalorie, nie? No zobaczymy, jak to nam wypadło i na razie się zapowiada super, bo jest na serio, jest lato. No w Mediolanie jest lato. No i co? No i mamy nadzieję, że będzie fajny wyjazd i że jak wrócę do Warszawy, to będzie przynajmniej waga tak z kilogram. No na pewno mam nadzieję, że nie będzie większa waga, ale żeby była jak będzie 2 kilo mniej, to będę zadowolony. Ja ostatnio kilo wyjeżdżałem mniej. I też mało jadłem i po prostu widzę po sobie, że zrobiłem tą redukcję przez, nie wiem, tydzień, półtora tygodnia wyjazdu i nie zaszkodziło mi to w ogóle. Oczywiście oprócz tego, że nie miałem treningu, no to jesteś troszkę słabszy później. Tak. No ale to zaraz parę treningów i będzie w porządku. Jeszcze tutaj jedna rzecz, w ogóle nasza aktywność tutaj będzie mi się wydaje większa niż w Warszawie. Będziemy, bo co, ja pracuję 8 godzin siedząc i robię dwa razy aerobie po 10 minut, więc mi się wydaje, że to nawet da nam większe pole do popisu, jeżeli chodzi o kalorie, o ilość kalorii, które możemy zjeść i równocześnie chudnąć. Dobra, no to co, taki wstęp i pozdrawiamy ludzi, z którymi wypiliśmy właśnie na lotnisku w Modlinie. Tak, i mamy nadzieję, że wyjazd na Majorce udany będzie dla was, no, jak i tutaj jeszcze dla nas. Zobaczcie, jak się wozimy właśnie w naszych kuchuleczkach. Tak, trzeba w mieście mody promować. Też. No i kończymy tą zapowiedź. Myślę, że parę filmików nam się uda nagrać, jak sobie tam radzimy z dietą i z treningiem przez te 10 dni. Dobra, lecimy, kończymy, bo za dużo pieprzymy. No, dobra, pozdro. Wszyscy chcą nam, wszyscy widzą, że jesteśmy Polakami i chcą nam sprzedać okulary. Jesteśmy biali. Ale tłumaczymy się, że w naszym kraju jest mało słońca teraz i że chcemy nacieszyć nasze oczy słońcem. No dobra. Dobry myk znaleźliśmy. Dobrobyt we Włoszech po prostu. Rozdają wodę. Za darmo. Za darmo. Dobra woda, chcesz spróbować? Naprawdę. Jak ty to zrobiłeś? Pyszna, tak musisz palcami przytknąć. Tak. No przytnij to i wryj.
fajne orzeźwienie. No, ale to jest dobre. Tak gorąco, że to musi to być. Takie rzeczy. No fajnie, nie widziałem tego w żadnym innym kraju. No ja też. Ale piłkę trzeba, wiesz. Ale jak? Taka gąsienica. Na 100 osób. To jest dworzec. Po co my tu jesteśmy? No co czekamy, bo jesteśmy na tyle nogami, że nie potrafimy sobie sami znaleźć miejsca. Nie da nigdzie wyjść. Poza tym nie możemy, restrykcja czasu, bo jeżeli one mają tu przyjechać zaraz, to tylko daleko że nie pójdziemy po prostu i krążymy. Jest taka sprawa. Jest taka sprawa, że one, że one są Włoszkami, więc i że inna jest czas. Godzinka w tą czy w tą to nie robi za bardzo różnicy. To znaczy jedna włoska godzina to z 2,5 naszej. No. Pronto, puego. Ciao, buongiorno. Upał w Milanie. Mediolanie. I tutaj nasze przewodniczki. Good nice street. Plaza. Piazza? Piazza. What's piazza? Plaza. Plaza. Like the district or something. Square, yeah. And in Polish is plaza. No. Jak jest po polsku? Plac. Dobrze. Dobrze, to wiem. Dobre. Dobre. Ciao bella, my friend. No, ma ti no, no, thanks. Ah, ma che c'era? I already had it. No, we found in a hostel. Na szczęście, żeby redukcja wyszła. I need to make a wish or something? No, you can't look in. You can look back, no? I didn't. Yeah, but yeah, in the camera. Oh, it counts? No. It don't count. Owca, co jeszcze zobaczyliśmy? Zamek, castle. Zamek, fontannę, tam gdzie się kręciliśmy napięcie. Tu jesteśmy na terenie zamku. It's a teren zamku. Teren zamku. Mm-hmm. Zamek area. Yeah. Zamek area. Ah, okay. Another? To jest nasza kawa włoska, która jest marokańska, tak? Coś takiego, nie wiem, co tam dziewczyny coś, zamówiły. Coś z Marokiem zamówiły. Coś tam było. Tu mam cukier. Bez cukru. Czyli cukier czy ten? Jest która godzina? Jest 17.30. 17.30, może powiedzmy trochę o naszej diecie. Diecie? Okej, okay, wiecie co dzisiaj zjadłem? Jeden serek wiejski, 250 gram i to wszystko. Ja zjadłem. To wszystko, co zjadłem. Nagraj mnie. Uważaj na kawę. Widzę. Ja zjadłem 25 gramów czekolady deserowej oraz 120-150 gramów chipsów z pieca. I to wszystko. I to jest godzina 17, a kalorii mam? No, malutko. 2000 kalorii sobie chcę trzymać, czyli zjadłem ile? 500, 600, nie. Chipsy powiedzmy 600 plus czekolada 100.
700 kalorii zjadłem, no i co, na wyjeździe nie da się trzymać deficytu. No właśnie, wiadomo, mi się wydaje, że dzisiaj nawet w Milanie... Ale nawet dzisiaj jak zjemy tą pizzę, no to ile? Pizza nie będzie miała, no może mieć 1000, tak? Więcej będzie miała, jak będzie duża pizza. Ale, mi się wydaje, że uderzymy deficyt na pewno. Ja zwykle jeszcze kalorii się nie najadam. Weźmy pod uwagę, weźmy pod uwagę to, że jeszcze w ogóle ile my chodziliśmy tutaj. No cały czas strasznie dużo chodziliśmy. Cały czas chodzimy i jest fajnie i palimy tych kalorii trochę, dlatego myślę, że tych teoretycznie jak mam teraz 3500, to pomimo tego, że nie trenuję, będę mógł nawet zjeść więcej i rzucać tłuszcz. Tak. Na tym wyjeździe. Przez to, że jest od rana jesteśmy na nogach, będziemy na nogach w Macedonii i tutaj. I po prostu będzie większy ten wydatek. Po prostu następne dni trzeba też się kontrolować, żeby nie jeść za dużo. Mogę was nagrać? No, na zdraga no. Czy ja też sens? No, czy ja też sens. No. Czekamy, aż już godzinę dyskutujemy, aż Włoszki ustalą plan, jak mamy jechać. Przecież przez godzinę. Wszystko się dłuży tutaj, we Włoszech. Czas leci wolnie. We're going to the right... No, to the right direction. Yes? Yes, Sandra? Yes. Możemy iść. We can go, it's red. No. Nagram taką sytuację, że idziemy przez park, ale tu wszyscy coś robią. Milan się rusza. W teraz ogóle nie widać, ale przed chwilą nie widać, ale po prostu tu jest tłum. Tu są tłumy ludzi, które biegają. Tam robią. Widać? Widać trochę. In the woods. Fajnie, kurde. No i dużo osób się rusza. No w pewnym momencie to czuliśmy się głupio, bo tylko my szliśmy tutaj. Położymy gdzieś kamerę, nie wiem. Nie, no może dawaj. Dobra, to pochodzimy, znajdźmy miejsce. No więc jesteśmy następnego dnia już u naszych hostów. Wczoraj jedliśmy na kolację typowe włoskie jedzenie i tutaj mieliśmy przyjemność. Było właśnie, tego że bardzo dużo. Rodzina tutaj Irene, jednej z koleżanek naszych, nas ugościła i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jacy jesteśmy w szoku, jak gościnni są Włosi. Bo no, ja przeżyłem trochę szok. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce tak otwarcie przyjąć nieznajomą osobę. A Polacy są znani z gościnności, ale to nie jest taka gościnność, że oni się otwierają przed tobą. A tutaj od razu jakbyśmy byli Włochami od nich z rodziny. No po prostu pod tym względem to super. Jeżeli chodzi o włoską michę, no to zjedliśmy z 3000 kalorii na kolację. Na kolację, ale ja nic nie jadłem przez cały dzień. Ty tam zjadłeś jakieś... Ty w sumie zjadłeś... Ja żałuję, że zjadłem. Ale ja zjadłem więcej na kolację. Tak, ty zjadłeś więcej na kolację, ja zjadłem troszkę rano więcej, ale mniej więcej podobna kaloryczność nam wyszła. Ja trzymam, powinienem trzymać 2000, więc muszę podczas wymiany troszkę sobie ograniczyć. Tak, ale biorąc pod uwagę to, że cały dzień spacerowaliśmy, nie ma możliwości, że przekroczyłem swój deficyt. Ja prawdopodobnie nie byłem na deficycie, ale mam teraz 7 dni wymiany, żeby to zmienić. W ogóle zobaczcie, w jakim fajnym miejscu oni mieszkają. Tu jest ogrodzony dom, ale jak wyjdziecie, to jest cały jeszcze taki plac, gdzie jest kilka innych domów. Tak. I oni tutaj są tak jakby... Tak, no prywatność jest duża, nie? Tutaj. Tak, jest spokojnie. To jest wszystko ogrodzone. To jest spokojnie. 15 minut, z pół godziny od centrum Milanu. Autokarem? Autobusem. Autobusem, tak. Także to nie jest daleko, ale fajnie, spokojna okolica i no ogólnie co? Super w tych Włochach jest, super mi się podoba. We Włoszech. Ale jak powiedziałem? We Włochach. We Włochach powiedziałem? No chyba tak. Dobra, nieważne. Nie no, ale ogólnie tutaj mają swoje, wczoraj jedliśmy tą sałatę na właśnie tą kolację. Nie no, ogólnie to mówię, no ja jestem super zaskoczony w ogóle Włochami i teraz trudno będzie się zrewanżować w tak godny, tak poczciwy, coś przerwało nam film. Coś, jeżeli chodzi o kulturystyczny tryb życia. Tutaj byłby bardzo trudny, jeżeli bylibyście, że tak powiem, zwolennikami życia rodzinnego takiego. To by było ładnie, jakbyśmy tak sobie postawili.
Nie jadłem nic włoskiego, co by mi nie smakowało tutaj. No. Po prostu były, zrobili kilka potraw typowo włoskich i wszystkie były zajebiste. No co, oczywiście dali nam makaron, jakieś pastę, czyli super Z cukinią, z serem, z zajebistym serem. Tak, jedliśmy. Ser to była oczywiście mozzarella, był jeszcze jakiś inny. Parmezan był. Jedliśmy szaszłyki, tam kiełbaski różne, jakiś tam boczek. Tak, zawijane. Mięso, wieprzowiny, gdzie troszkę spróbowaliśmy. I lody, deser lody, zajebisty, tutaj, najlepszy. O, powiedz o lodach. Lody, bo ojciec drugiej koleżanki, Bey, jest właścicielem tutaj sklepu z lodami. Lodziarni. Tak zwanej. I no tak, no i te lody to rzeczywiście czuć różnicę i to nie my tutaj, że jakoś się podniecamy zbytnio, ale po jest po prostu... smak był naturalny, intensywny. No, tych lodów, mówię, to jest coś innego niż jednak jak kupujesz, nie wiem, kartę Dory na przykład. Tak. I to jest zupełnie bez porównania. I ona ma te lody codziennie, tak? Ale no wiadomo, no ma to codziennie i mówi, że już się tak nie ekscytuje. Ale to, co przywieźliśmy z Polski, słodycze, niestety nie robiły na nich wrażenia, zupełnie. Ponieważ się nie dziwię. Mają, no tak, mają tutaj same dobre jedzenie. Co przywieźliśmy, ptasie mleczko, jakieś Michałki, pierniki. Tak. No, że jest słabe. No bo nie, to jest normalne, bo mówię, oni tutaj ale ja jestem nie w szoku, że ptasie mleczko jakoś super im nie smakowało, bo ja uwielbiam na przykład. No jest dobre ptasie mleczko, a dla nich to jest takie, no bo mają dużo dobrych rzeczy, no normalne. Jeszcze możemy powiedzieć o alkoholu, bo no wiadomo, że troszkę się wypije, jeżeli wszyscy idą na imprezę, no to coś tam wypijesz, nie? Mhm. Chociaż to nie jest kwestia jeżeli tego, że ktoś lubi imprezować bez alkoholu, ma tam jakieś swoje stricte zasady, to jest okej. Gdybyśmy nie chcieli pić, to byśmy nie pili oczywiście, no ale nie jesteśmy tacy, że unikamy tego że tylko ocena. Dlatego, że trenujemy, to tam się nie napijemy, bo to mówię, absolutnie... I wczoraj ja tylko patrzyłem, żeby nie pokazać się jak typowy Polak i za dużo nie pić, bo mieliśmy bardzo dobre wina włoskie na stole i no troszkę, nie wiem, z pół butelki chyba, po pół butelki wypiliśmy, butelki, bo staraliśmy tam się nie właśnie za dużo. Ojciec Irene nam od razu właśnie ten dał wino, no i tam Pączek właśnie trochę mi głupio było, bo Pączek wypił szklankę w minut, no wino bardzo dobre, Pączek wypił szklankę na łyka i mówi, jedna z koleżanek chyba tyle znalała sobie i powiedziała, że za dużo. Tak, że za dużo. Tak, i czy chce, i czy chcecie wypić za nas, nie? No nie chcieliśmy. I oddała mi swoje też trochę, bo nie mogła chyba wypić całej szklanki. Oczywiście stereotyp Polaka jest taki, że Polacy piją dużo wódki, że jest tania wódka w Polsce i ogólnie Włosi dla nich... że tak powiem, sytuacja nie jest jakaś najlepsza teraz we Włoszech. Myślą, że mają kryzys i wielką biedę. Tak, mają kryzys i wielką biedę, natomiast odwiedzając tutaj i widząc, prawda, jak to wszystko wygląda, oni chyba po prostu nie byli w Polsce, mi się wydaje. Nie znają może takiej prawdziwej biedy, bo oni już od kilkudziesięciu lat żyją na dobrym poziomie, nie? I dla nich może troszkę już jest gorzej i standard się mocno zaniżył, narzekają. Tak, i narzekają, natomiast mówię, no... Ale jak byliśmy w tym domu, to naprawdę wszystko jest, no jakby... Parę łazienek, o wysokim standardzie, nie widać było żadnej, no nie wiem, żadnego oznaku, że oni mogą mieć gorszą sytuację. Tak, niż my. Natomiast tutaj można powiedzieć, że to nie jest, oni nie są jacyś bogaci, tak? Nie. To są naprawdę przeciętny Włoch. To jest przeciętny Włoch, patrzcie jak sobie mieszka przeciętny Włoch. Wiadomo, co się rzuciło we Włoszech jeszcze w Milanie, to, że dużo osób jest tak zwany agresywny marketing, to znaczy dużo szczególnie... są tacy napływowa ludność. Tak. Dostaliśmy coś takiego. I chcieli nas troszkę oszukać. Tak. Where's mine? One euro. Yes. No, dużo handlarzy ogólnie takim mikro jazzem, na przykład okulary przeciwsłoneczne, od razu widzą nas, wychodzimy z centrali, że jesteśmy biali, od razu podchodzą wszyscy, chcą nam wcisnąć okulary i tego typu rzeczy w Milanie. Natomiast no całokształt super, dużo parków, dużo zieleni, dużo osób uprawia sport właśnie we Włoszech. I to było, bo muszą to przez był jedzenie. Szok. Nagraliśmy krótki filmik pewnie, może nawet włożymy w tym. Tak. Jest tłumy po prostu biegają, tłumy się rozciągają gdzieś w parkach, jakąś trenują jogę, czy sztuki walki jakieś i po prostu jest no, dużo bardziej popularne to niż w Polsce, ale w Polsce z roku na rok widzę też koło siebie coraz więcej ludzi, więc w końcu do tego dojdziemy, że no, większość ludzi będzie dbała o,
O zdrowie, o sylwetkę, kondycję. Tak. Także widzicie, no my, ja na przykład teraz przygotowuję się do tych zawodów, ale mimo tego, że mam mniej, ile mam miesięcy? Trzy? Mniej niż trzy? No trzy i pół, tak. Trzy i pół miesiąca, to ja się nie przejmuję. Sorry. Trzy miesiące, no. Nie? To mówię, jem włoskie jedzenie, jem takie rzeczy po prostu, co dużo osób w ogóle tak, się przestraszyło. No. Przeciętny kulturysta, powiedzmy, na twoim miejscu już na tym etapie by miał wyliczony każdy posiłek pewnie co do paru minut, nie? Co trzy godziny. Tak. I by się przejmował każdym na przykład tak zwanym brudnym, nie wiem, cheat mealem. Tak. Natomiast mówię, my zrobiliśmy taki wydatek wczoraj, chodziliśmy cały dzień po Milanie, że ja czuję po prostu, ja czułem. Tak. Zjadłem naprawdę dużo, bo to było ponad 3000 na jedno siedzenie na 100%. No jeżeli chodziliśmy lody, cały dzień, nogi nas ale bolały po chodzeniu, to widzę w lustrze następnego dnia, że jest na pewno deficyt, że nic się nie dzieje, widać to po twarzy też. A w następnych dniach na wymianie nawet nie będziemy pewnie tyle chodzić w ciągu dnia, ale już będziemy uważać po prostu, żeby za dużo nie zjeść. Czyli tak, żeby powiedzieć, nawet nie podliczaliśmy tego jedzenia, po prostu nie traktujemy tego dnia poważnie, ale na wymianie później będziemy starali się właśnie jakoś przytrzymać tą michę, no i będzie reportaż z tego oczywiście, zrobimy, no. Także co, podsumujemy? No. Jak w ogóle Włochy? Miejsce, które, w którym zajebiście by było żyć, po prostu lepszy mają klimat od nas, ludzie są bardziej otwarci. I żyją w mniejszym stresie, to widać już po wszystkim, po tym jakie są procedury, nawet na lotnisku chociażby można zobaczyć, że Włosi są mniej zestresowani. Tutaj mówię, oni sobie żyją bez stresu, podobnie jak Grecy. To znaczy teraz tak podobnie samo jak wyjeżdżają gdzieś, to włoski ten, co bagaż sprawdza, koleś, dziewczynom na przykład nie kazałby dopłacać za kilogram czy dwa więcej, a jak wracają, to już mają ten problem. Więc widać, że luźniej podchodzą do życia Włosi ogólnie. I jeszcze ceny, bo możemy tak wspomnieć o cenach, jak i to ceny wygląda we Włochach. Okazało się zadziwiająco, że nie są wygórowane, jak dla Polaków nawet. No, bo to było, można podać przykład, że jeżeli na przykład chcemy sobie kupić nie wiem, wodę gazowaną 2 litry, to zapłacimy 30, od 30, tak, czy 50 eurocentów, no to no, powiedzmy 40 eurocentów za dużą butelkę wody, 2 złote, tak? To jest normalna cena, nie? Normalna cena. I to było jeszcze, praktycznie jeszcze to było centrum Milanu, Mediolanu, więc w takich mniejszych miasteczkach może być jeszcze taniej. Tak tutaj na przykład na pewno jest taniej. Jeżeli chodzi o jakieś jedzenie, czy chcecie zjeść na mieście, to też na przykład, nie wiem, jakaś pizza. Kebab widziałem po 4 euro, czyli no praktycznie polska cena. Pizza 5 euro, tak, pizza. No, może troszkę więcej, ale to zauważ, że my chodziliśmy, powiesz, po centrum Mediolanu, więc wcale nie jest tak. Tym. Tak, bo nam jeden znajomy powiedział, że jest strasznie, strasznie drogo medialnie. Ale nie. No, prawdopodobnie jest, jak idziesz gdzieś do klubu i ten klub jest, wiadomo, tam jakiś prestiżowy. W dobrej restauracji oczywiście będzie bardzo drogo, ale tu wszystko dla ludzi. Z dziewczynami chodziliśmy i one wiedziały, gdzie lepiej zjeść, gdzie też jest spoko, a nie tak drogo. Nie? Jeszcze możemy o płacy wspomnieć. Tutaj się pytaliśmy dziewczyn, jak to wygląda. Ogólnie dla młodych Włochów jest to bardzo trudne znaleźć taką dobrą pracę. I dziwią się, że my jesteśmy młodzi i pracujemy. Tak, i to jest dla nich bardzo dziwne, że na przykład, że ktoś pracuje i się uczy jednocześnie. I jeżeli chodzi o średnie zarobki, to widzicie, ceny są podobne jak w Polsce, a średnie zarobki to jest 1200 euro. Czyli to jest trochę więcej niż na przykład w Warszawie, jeżeli chodzi o średnie zarobki. Trochę więcej, ale ale takie minimalne dla studenta, co zaczyna od razu na przykład po szkole średniej, chce tam popracować, to dostanie ile? 600 euro? Czy tam no, ile na powiedział? Pewno mniej niż 1000. Na pewno mniej niż 1000 euro, dokładnie. Około powiedzmy te 600 euro przyjmijmy, czyli wychodzi na tyle samo, 600-700 euro, no to jest tyle samo co, albo no troszeczkę więcej niż no tutaj jest student może zarobić w Polsce. Także kończymy ten pierwszy filmik z naszego 10-dniowego wyjazdu. Następny będzie już, jak sobie radzimy na samej wymianie w Macedonii. Będziemy dbać o kalorie i zobaczycie naszą relację. Tak, i właśnie zobaczymy, później zrobimy takie podsumowanie, jak wygląda nasz, że tak powiem, nasz wagowo to pod koniec wyjazdu. Ja powiedzmy, że przed wyjazdem ważyłem 79,8. A ja przed wyjazdem ważyłem 100 kg równo, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, zważymy się po.
No i miejmy nadzieję, że uda się, że zdążymy i będzie fajno, fajne wakacje. Dokładnie. Mimo wyjazdu będziemy chcieć utrzymywać ten progres, tak. Prawda? I to jest główna myśl przewodnia kanału, że kurde, po co ćwiczysz? Po co ćwiczysz, żeby co? Żeby... Okej, okay, jeżeli ktoś lubi sobie brać te posiłki ze sobą, to tak, ale ja sobie nie wyobrażam, że teraz tutaj w Mediolanie bym chodził z pojemnikami i coś z dziewczynami bym siadał i jadł swoje żarcie. Myślę, że to nie o to chodzi, trzeba spróbować trochę kultury. Jak już gdzieś wyjeżdżasz, to warto naprawdę skorzystać z dobra, które dany kraj może ci zaoferować. No niestety, właśnie to jest super, jeżeli jesteśmy we Włoszech, to korzystamy z kuchni, tak? Bo to jest chyba jeden z elementów, które się wyróżniają najbardziej. Się takimi podstawowymi zasadami, tą kalorycznością możemy osiągać swój ten cel, który założyliśmy. Tak, wcześniej. Nawet jeżeli chcemy wystartować na scenie i ja będę starał się to udowodnić w tym roku. No właśnie, a to jest już w ogóle... Mi się wydaje, że jesteśmy w stanie zmienić dużo, że jeżeli ludzie to, że możemy zmienić pogląd człowiek, na cały fitness. Zwykły człowiek nie przygotowuje się do zawodów, więc to jest jeszcze łatwiejsze dla niego, żeby osiągnąć dobrą sylwetkę. Dokładnie. Na lato. Więc jeżeli ty to zrobisz, To żeby po prostu zadbać o siebie. To jaki jest sens, żeby przeciętny człowiek, który chce mieć dobrą sylwetkę, ograniczał się tak bardzo? Nie ma takiego powodu. Pozostawiamy was z tym pytaniem i do zobaczenia w Macedonii. Tak.